No dobra, ludzie, był sobie vlog, był sobie film o tym, jak sobie zrobić DualBota Windows 11 i do tego jeszcze Linux. Obok, w naszym przypadku był to Debian. Teraz robimy sobie film, jak tego DualBota się pozbyć, czyli jak wykopać Debiana czy jakiegokolwiek innego Linuxa z dysku bez uszkadzania sobie Windowsa 8, 9, 10, 11, 12, 15, nieważne, robi się to mniej więcej tak samo, 10 i 11 najczęściej instaluje się już jako UEFI, więc jakby metody MBR-owe nie do końca się z nią sprawdzają, a w zasadzie wcale. Dobra, w tej chwili przechodzimy do tego, jak usunąć sobie lina z dysku, na którym również znajduje się Windows, a po tym filmie w przyszłym tygodniu zajmiemy się jeszcze raz Fedorą i jej trochę dziwnie skonfigurowanym domyślnie BTRFS-em. Tym zajmiemy wszystkim, będziemy mieli kolejnego vloga, w którym będę omawiać po prostu co i dlaczego robię w ten sposób, a nie w inny, bo miałem już kilka pytań, dlaczego nie robię na żywym sprzęcie, tylko większość tego, co robię, robię na maszynach wirtualnych. Miałem też pytania o licencję BSD, kontra licencja GPL i tak dalej, ale tym zajmiemy się już później we vlogu. Dobra, tyle by było na temat ogłoszeń, jedziemy. Na dzień dobry udowodnijmy, że mamy tu działającego Linuxa, po tym jak stworzyliśmy sobie już tego DualBota. Proszę bardzo, on się teraz odpala. Ok, jak widzimy, mamy tutaj Debiana, nie będę się do niego logować, bo nie o Debianie mamy dziś film. Uruchamiamy się ponownie. Przechodzimy na Windows Bot Manager. Odpalamy Windowsa, wchodzimy na pełen ekran i robimy to do nas należy, czyli usuwamy ten cały jazz, którego tu wcale nie chcemy, czyli nie chcemy naszego Linuxa. Dobra, Windows się odpalił, wrzucamy sobie nasze hasło. Chyba za dużo tych jednak. Dobra, mamy to. No to lecimy. Ja tu sobie przygotowałem ściągawkę, ponieważ ostatnim razem usuwałem Linuxa z DualBota jakieś 12 lat temu. Ustawiamy bot order na Windows, czyli wchodzimy na dzień dobry w ustawienia. Jak to się nazywało? Odzyskiwanie. I teraz opcje odzyskiwania. Wjeżdżamy tutaj. Uruchom ponownie teraz. Wchodzimy sobie tutaj. Rozwiąż problemy. Opcje zaawansowane. Ustawienia oprogramowania układowego. Uruchom ponownie. Wylądujemy w BIOSie. Tu będę pauzował, bo ten BIOS jest trochę jakby dziwny. Bo to maszyna wirtualna, muszę się odnaleźć. Dobra, wygląda to trochę jak stara Toshiba. Wchodzimy na Bot Manager, Enter. Mamy Debian jako pierwszy, Windows jako drugi, a chcemy dokładnie odwrotnie. Czyli chcemy sobie zmienić tutaj kolejność tych rzeczy. Ale to jeszcze nie jest to, bo tu sobie wybierzemy tylko Manager. Zobaczmy Manager urządzeń. Już nie to. Bot options, ok. Delete. Change bot order, dopiero tutaj. Select entry. To jest. Zobaczmy. Ok. Teraz to chcemy do góry, więc wrzucamy to plusem. Dobra. Teraz mamy to ustawione tak jak trzeba. Enter to jest complete entry. I w tym momencie w 10, czyli dajemy save. Dobra. Jest tu confirm w moim dziwacznym BIOSie i escape to jest exit. Escape to jest kolejny exit. I teraz zrobimy continue. Ja wiem, to nie jest standardowy BIOS, ok, to jest maszyna wirtualna, niech wam będzie. Ale generalnie BIOSy mniej więcej na tej zasadzie działają, na której zadziałał ten, przynajmniej te stare. Logujemy się ponownie i jedziemy dalej z tym. Jazzem. Moja ściągawka. Teraz mamy do wyboru dwie rzeczy. Albo możemy pojechać z tym graficznie, co nie jest do końca pewne. Albo pojechać przez CMD jako admin. Pokażę wam, gdzie usunąć partycje linuxowe graficznie. Aczkolwiek użyję rozwiązania
konsolowego, bo jest pewniejsze po prostu. Dajemy panel sterowania. OK. Gdzie ten trybik narzędzia systemu Windows? OK. Zarządzanie komputerem. Zarządzanie dyskami. Tutaj mamy jedną, jedyną linuxową partycję i możemy ją stąd usunąć metodą usuń wolumin. Gdybyśmy ręcznie stworzyli kilka partycji, tam bot, UEF i coś tam, byłoby ich więcej i byłoby ich po prostu więcej, tak? Możemy zrobić tutaj usuń wolumin, jest po temacie. Natomiast pokażę Wam, jak to zrobić z konsoli, gdyż gdybyśmy mieli tych woluminów więcej, to możemy się lekko zdziwić, bo generalnie UEFI siedzi tutaj, żeby potem nie było problemu. Czyli na razie to zostawiamy. Ja to sobie zwinę. To w ogóle zamknę, bo jest niepotrzebne. I lecimy resztą CMD i odpalamy to dziadostwo jako admin. Tak. Jestem administratorem. Haha. I dajemy Discord. Dobra. Głupi Windows. Discord. List. Disk. Albo disks. Mamy disk 0. Teraz chyba jest select disk 0. Zaraz sobie zobaczymy. Nie używałem tego narzędzia. Boże święte. OK. Select disk 0. Gdybyśmy mieli więcej dysków, to byśmy sobie mogli selektować inne dyski. List partition. I teraz mamy partycję na dysku. Pierwszą, drugą, trzecią, piątą i czwartą. Nie ruszamy czwartej, bo to jest nasza partycja recovery. Nie ruszamy system, bo tu jest nasze UEFI i tu są jakieś rzeczy, albo tu. Na zarezerwowanym primary to jest nasz Windows. OK. I obchodzi nas w tej chwili unknown partycja, tak? Czyli wszystkie unknown to są najprawdopodobniej linuxowe partycje. Jeżeli mi ktoś tutaj nie wierzy, możemy sobie spojrzeć do tego GUI. Ona nie ma żadnej literki i rzeczywiście jest to dla niego nieznana partycja. Czyli chcemy teraz zobaczyć, co to jest kuźwa za partycja. Czyli wchodzimy sobie z powrotem na tą moją ściągawę. OK, select partition i podajemy numer. Select par uzupełnia. Nie, po co? Select partition i to jest piąta. Wybrało nam partycję. I teraz musimy sobie zobaczyć, co to jest za partycja. Detail partition. Detail partition. OK. Nic nie jest z nią poligotone, połączone. I mamy tutaj typ partycji. Pyk. I teraz możemy sobie szczytać. Ja Wam to zostawię w opisie. Co to za cholera jest? Bo te listy GUIDów linuxowych partycji, dla poszczególnych partycji te GUIDy są stałe. Jest bardzo prostą rzecz możemy w tej chwili zrobić, skoro jesteśmy pod windą. Skopiujmy to sobie, kurczę. OK. Kopiuj. Gdzie jest kopiuj? Halo. Kopiuj. Ctrl F w notatniku. Ctrl V. Znajdzie mi taką? OK, jest. To jest Linux File System Data. Widzicie? To jest dokładnie ten sam ciąg znaków. Czyli w tej chwili możemy ją po prostu stąd wypierdzielić, usuwając partycję. Czyli teraz wrzucamy po prostu delete partition tutaj, albo ewentualnie możemy wywalić ją tutaj. Mówię, gdyby ich było więcej, to można by się było troszeczkę w tym pogubić, więc lepiej wtedy to robić przez konsolę. Tu kiedy mamy jedną, no właściwie możemy ją wywalić graficznie. Natomiast w przypadku kilku lepiej jest robić to tędy. Delete partition.
Jon. Okej. Okay. Jeszcze raz list partition. Powinno nie być piątej. Nie ma. Gitara. Zrobiliśmy to dobrze. Teraz zobaczmy sobie tutaj. Oczywiście w graficznym też już jej nie ma. Za chwilę w graficznym będziemy sobie po prostu powiększali partycję C, ale jeszcze chwilę. Pozbądźmy się jeszcze na koniec z naszego UEFI, między innymi gruba. BCD Edit Enum Firmware. Zostawię wam to jako ściągę, bo jakbym to miał pisać ręcznie, zrobiłbym 15 tysięcy błędów, biorąc pod uwagę, jaki jestem zdolny. Wylazłem z disk part za pomocą exit. Teraz sobie wkleję to coś, to znaczy tą komendę, bo inaczej się wywalę. Wywaliło mi teraz całą masę jakichś bardzo dziwnych wpisów. Szukamy. To jest właśnie BCD Edit Enum Firmware i teraz mamy Windows Bot Manager, znaczy nie ruszaj. Szukamy Debiana. Jest. Sekundka, bo mi się tu wkleiło. Jest Debian. Debian jest tu. Musimy wywalić cały ten identifier, czyli to coś tutaj. Widzicie? Tu jest opis Debian. Więc robimy sobie teraz. Kurde, nawet nie teraz kopiuj. Tylko dajemy BCD Edit Delete. I identifier w tych właśnie okrągłych, klamrowych, znaczy w klamrowych nawiasach, nie okrągłych. Przepraszam za niezładność, nieskładność języka, ale nie jest to coś, co ja robię codziennie. No niekoniecznie to chciałem wklejać, ale spoko, damy radę, kopiuj. Znaczy identifier się zgadza, spoko, nie? Ale wolałbym jeszcze z przodu mieć co innego wklejone. BCD Edit Delete. Teraz jeszcze sprawdźmy, czy to jest na pewno to, żeby nie było przypału. 806, 6963 końcowa. Nie, ja to wrzucę jeszcze raz. Będę miał 100% pewności, że nie rozwalam sobie systemu. Ja wiem, że robię to drugi raz i że to jest dobry UID, ale dobry identifier, czyli identyfikator, ale kuźwa, no nie wierzę ani sobie, ani temu Windowsowi. Klejamy to jeszcze raz. Teraz na pewno jest dobrze. Enter. Operacja ukończona pomyślnie. Zobaczmy, czy ten Debian stąd zniknął. Mamy tutaj Debian pod... Będziemy szukać po prostu Debiana i tyle. Pach. Enum Firmware. Dobra. Szukamy Debiana, lecimy od góry. Windows. Jest coś? Nie ma. Tam u góry będą oczywiście stare wpisy. Chodzi nam o ten ostatni, o ostatni komendzie, tak? Jest. FI Microsoft. Jakieś dodatkowe rzeczy. QEMU Hard Disk. UEFI PEX też z QEMU. Ale Debiana już tutaj nie ma. Możemy odtrąbić zwycięstwo. Exit. Jakby ktoś chciał się upewnić, to możemy to odpalić jeszcze raz, ale myślę, że jest to bez sensu. Teraz wchodzimy sobie tutaj i maksymalnie rozszerzamy wolumin. No dobra, dalej. Zakończ. Możemy teraz odtrąbić zwycięstwo ducha nad materią, jako że właśnie pozbyliśmy się kompletnie Linuxa z dysku. Włącznie z grabem i jego wpisami, jeżeli po restarcie zobaczę tu gruba, to się kurde zdziwię i to ostro i nagram ten film jeszcze raz. Robimy restart, ja tu zamykam ten pliczek, dokładnie ten opis, który tu macie, dostaniecie też pod filmem, żebyście nie musieli kuźwa pauzować co 5 minut filmu i wpisywać tego z łapy, tylko kopiuj i wklej, jeżeli komuś się to przyda. Dobra, restart kompa. A właściwie zamknijmy go po prostu. Ja się spauzuję. Startujemy komp od nowa, chwila prawdy, albo w stanie, albo skopałem. A jak skopałem, to tego nie zobaczycie. Nie, odpala się winda, centralnie widać kółeczko, więc mogę spauzować. No i tak, moi drodzy, pozbyliśmy się Linuxa z DualBota z Windowsem. I mówię, działa to niezależnie od
7, 8, 9, 10, 11, 12, 50. Jak długo jest to instalacja UEFI? Instalacja MBR-owa, traktujemy ją troszeczkę inaczej. Jeżeli ktoś potrzebuje usunąć Linuxa z partycji MBR-owej, tak? Nie z GPT, gdzie jest UEFI, dajcie mi znać, to zrobię Wam też takiego tutka. Na razie ten film konkluduje. Wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym filmie, który będzie traktował o już zupełnie innych rzeczach. Pewnie któregoś dnia zrobimy sobie też instalację Windowsa 11 w taki sposób, żeby nie trzeba było sobie tworzyć konta Microsoft, ale to w przyszłości.